Przez lata takie organizacje jak Helsińska Fundacja, Komisja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych itd. walczą o likwidację artykułu 212 z kodeksu karnego. To jest takiego, który pozwala za poglądy, za publikacje prasowe wsadzać nawet do więzienia. Czy wy jako opozycja zamierzacie coś z tym zrobić w ramach tych zmian, które zapowiadacie demokratyzacji? Wie pan, to jest temat co najmniej obosieczny. Bo dziennikarstwo jest to bardzo poważny zawód. Wy posługujecie się słowem. Słowo może zabić, czego doświadczyliśmy ostatnio, jak nie zniósł ciśnienia syn pani poseł Felix, skrzywdzony 3 lata temu, gdzie sprawca już dawno jest osądzony i siedzi, i teraz ujawniono jego dane. Chłopak tego nie zniósł po 3 latach i odebrał sobie życie. Pracownicy tych mediów, o których pan mówi, oni akurat nie z artykułu 214 powinni odpowiadać, tylko z zupełnie innego paragrafu. Oczywiście, ale zmierzam do tego, że dziennikarz posługujący się słowem musi pamiętać, że to słowo może zabić i musi być absolutnie odpowiedzialny za słowa, których używa. Ma wpływ na opinię publiczną, kształtuje ją i nie może być tak, żeby wypisywał rzeczy haniebne, czy oczerniał prezydenta Wałęsę, czy pana premiera Tuska, czy inne osoby, włączając mnie, i nie ponosił żadnej konsekwencji. No, ale przecież są przepisy, na przykład kodeksu cywilnego, które pozwalają ci dziennikarzy ścigać bardzo skutecznie, zresztą politycy często to robią, i jest to bardzo skuteczna broń. Czy musi być koniecznie w kodeksie karnym paragraf ten bat na dziennikarzy? Sam pan mówi o odpowiedzialnych dziennikarzach, no to może właśnie zaufajmy trochę dziennikarzom. Wie pan, no oczywiście, że czwarta władza, w cudzysłowie, jest nieodłączną częścią demokracji, ale wszyscy musimy działać w dobrej wierze. I kara, czy z kodeksu cywilnego, co nie idzie prosto, nie idzie gładko, wie pan, ja oskarżyłem jednego z dziennikarzy, to już 3 lata trwa, jeszcze jest hen daleko w pierwszej instancji. Także to nie jest tak, jak pan mówi, że to jest gładko i prosto, te procesy się ciągną latami, gdzie już nikt nie pamięta, o co chodziło. Czyli no, panie marszałek, rozumiem, że tak każdy polityk ma jakiegoś dziennikarza, który ma zaraz za skórę, czyli 212 ma zostać i nic z tym nie zrobicie kolejną kadencję? Ja mam bardzo dobrą grupę doradców prawnych w Senacie, złożoną z najwybitniejszych polskich prawników. I ten temat, jak pan wie, nie jest przedmiotem obrad w tej chwili ani Sejmu, ani Senatu. Pogadam z nimi, to mogę panu obiecać. Natomiast nie może być tak, żeby ktokolwiek, kto sprawuje funkcję publiczną, czy posiłkuje się słowem, żeby był całkowicie bezkarny. Czy to ma być 212, czy inny paragraf, to jest kwestia do dyskusji, oczywiście. Natomiast zasady przyzwoitej gry powinny obowiązywać wszystkich. I ta gra powinna być prowadzona fair, w dobrych intencjach. A jeżeli pan mieni nazwą dziennikarzy niektórych propagandystów PiS-u, ja ich nie nazywam dziennikarzami. Słowo propagandyści jest wyjątkowo łagodne.